Letnie miesiące sprzyjają aktywności fizycznej. Nie musimy już spalać kalorii zamknięci w salach fitness. Możemy korzystać ze świeżego powietrza i słońca. Prawie wszędzie i o każdej porze możemy przecież grać w siatkówkę lub jeździć na rowerze. Wystarczy tylko odrobina motywacji, której o tej porze roku nam nie brakuje. Dobrą formą aktywności może być zwykły spacer z psem. 8 czerwca w Zielonej Górze Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt zorganizowało imprezę pod nazwą Dog Trekking. Są to nasze ogólnie trzecie zawody dog trekkingowe w Zielonej Górze. Staramy się wypromować taki aktywny tryb spędzania czasu ze zwierzętami. Jest możliwość zabrania naszych zwierząt ze schroniska w Zielonej Górze na spacer. Tutaj tym razem wystartowało kilka tych psiaków z naszego schroniska. Jak było widać po nich, naprawdę są szczęśliwe, zadowolone. Mamy też dwa psiaki, które startują, które kiedyś mieszkały u nas w schronisku, zostały wyadoptowane. I teraz nowi właściciele aktywnie spędzają z nimi czas. Chcą brać udział w takich zawodach, które tutaj organizujemy. Więc małymi kroczkami staramy się jak najbardziej promować, aby te zawody były jak największe i żeby jak najwięcej osób zabierało zwierzęta na spacer. Taki spacer to nie tylko dobra aktywność dla nas, ale szczególnie niezwykła przyjemność dla naszego lub tego schroniskowego psa. Mamy przewidzianych 5 punktów podstawowych plus 2 punkty bonusowe. Całe zawody polegają nie na prędkości, a na zdobyciu jak największej ilości punktów, czyli po drodze zawodnicy spotykają się z różnego rodzaju zadaniami. Od pytań po zadań takich bardziej zręcznościowych, na wytrzymałość być może troszeczkę. Ta minimalna trasa mierzy 7,5 km. Jeżeli zawodnicy zdecydują się na zdobycie punktów bonusowych, ona może mierzyć nawet do 11 km. Tutaj już kwestia jest tego, jak oni popatrzą na mapę, w jaki sposób oni obiorą drogę, żeby dostać się jak najszybciej. Ale tak jak mówiłam, nie liczy się szybkość, a zdobycie punktów i to, żeby ten psiak miał troszeczkę tej radości ze spaceru. Najciekawsza myślę, że jest to punkt dla nas czwarty zadania agility, czyli tak zwany tunel, pachołki i hopka, jak my to mówimy. Czyli psiak musi pokonać z właścicielem, przejść w tunelu, przeskoczyć przez pachołek, zrobić właśnie skok, następnie zrobić slalom, taki, który często widać na różnych filmach. Te, które nigdy tego nie robiły, na początku jest to dla nich dosyć duże zaskoczenie, natomiast stoją tam na tych punktach wolontariuszy, którzy wiedzą, jak nauczyć psów tego wszystkiego, jak to można zrobić, więc jest możliwość wielokrotnego podchodzenia, prób tego, aby ci właściciele mieli troszeczkę do pomyślenia, jak mogę swojego psa tego nauczyć i ostatecznie podejmują tą próbę, podczas której chcą zdać ten egzamin. To jest chyba takie najtrudniejsze, co może nas spotkać, ponieważ jeżeli bierzemy obcego psiaka, którego nie znamy, tego ze schroniska, można by się spodziewać, że ten pies tego nie zrobi, ale o dziwo okazuje się, że psiaki bardzo często wiedzą, o co chodzi, tylko niekoniecznie im się chce, albo trzeba je zachęcić takimi smakołykami różnymi. Trasa składała się z 5 punktów podstawowych i 2 bonusowych. Chcielibyśmy, żeby to przybrało naprawdę spory wymiar, ponieważ wiemy, że są w Polsce miejsca, gdzie startuje w tego typu zawodach po 200-300 osób i są to naprawdę niesamowite przeżycia zarówno dla zawodników, jak i dla zwierząt. W zawodach udział wzięło 17 drużyn. Biorę udział w tym spacerze, ponieważ pies może się ruszać i jest fajna zabawa, można fajnie czas spędzić. W schronisku pies nie ma takiej swobody. Staraliśmy się zawsze z żoną uczestniczyć w tego typu akcjach z uwagi na to, że wychodzimy z założenia, że ludzie sobie zawsze sami jakoś powinni pomagać i pomogą. Natomiast zwierzęta same sobie nie pomogą, ponieważ no, z naszej to w sumie winy jest tyle tych bezdomnych zwierząt. To dobrze, że chociaż niektórym z nich uda się stworzyć dom albo pomóc im w jakiś sposób. Po prostu staramy się pomóc zwierzętom. Diana jest psem ze schroniska. Choć los z nieznanych przyczyn pozbawił ją oka, Zbigniew Wantuch z żoną nie mieli żadnych oporów, aby ją zaadoptować. My staramy się z żoną w miarę możliwości uczestniczyć w każdej akcji schroniska. Nie jest to nasza pierwsza, tak powiem, pierwszy udział, ale to oczywiście zależy od wolnego czasu i od tego, jak często tego typu akcje będą organizowane. Zawsze staramy się pomagać, na różne sposoby zresztą. Organizowaliśmy nawet taką zbiórkę żywności w pracy, na pewno nie ostatnią. Tak jak wspomniałem, staramy się schronisku pomóc na wszelkie możliwe sposoby, bo warto. Nie musisz czekać do następnego dog trekking, aby zabrać psa na spacer. Zacznij już dziś. Sami możecie sobie stworzyć trasę. Sami możecie sobie stworzyć tor przeszkód. A jeśli do tego zdecydujesz się na spacer z psem ze schroniska, poza zadowoleniem fizycznym osiągniesz spokój psychiczny.
Czas na następną letnią aktywność. Jadąc w dalszą podróż należy pamiętać o przerwach i zmianie pozycji, minimum co 2 godziny. W Mostkach powstała pierwsza w Europie zewnętrzna siłownia treningowa. Siłownia na parkingu. Jeżeli wybieracie się w dalszą podróż, warto zatrzymać się w takim miejscu i rozciągnąć mięśnie przed dalszą drogą. Tym bardziej, że takich miejsc w Polsce ma powstać jeszcze kilka. To jest bardzo mądry pomysł, dlatego że nasza praca jest bardzo siedząca, a to jest jednak rozruszanie całego tułowia, całego człowieka, prawda? Przynajmniej o kondycję się pozwa trochę. To dla nas kierowców trochę ruchu jak najbardziej wskazane, ale no to dla mnie to niech się młodzi wypowiadają bardziej. Teraz dopiero o tym usłyszałem, że coś takiego istnieje. Czemu nie? Jak będę tu przyjeżdżał, to czemu nie? Za czemu rada iść na trening? A powinno być więcej takich stacji. Następną formą letniej aktywności, która jest całkiem za darmo, jest bieganie. Możemy robić to indywidualnie. Możemy dołączyć do zorganizowanych grup lub wydarzeń, których w okresie wakacyjnym nie brakuje. Jednym z nich jest Polska Biega. Do biegania za wiele nie potrzeba. No, na pewno bieganie jest najprostsza forma ruchu. Biegać każdy może. Znam wielu sportowców, którzy przebyli jakieś tam groźne kontuzje. Wrócili do sportu właśnie poprzez bieganie. Myślę, że do takiego szybkiego biegania, gdzieś tam na czas, no to trzeba się przygotowywać. Ale do takiego, jakim jest dzisiaj nasza akcja, nie trzeba naprawdę się przygotowywać. Trzeba tylko zaliczyć tę pętelkę, można nawet ją przejść. Tu chodzi o to, żeby po prostu pojawić się na starcie i spędzić ten czas wspólnie. Warto biegać? Oczywiście bieganie to jest najwspanialsza, najtańsza forma dbania o zdrowie. Biegać może każdy praktycznie, rzecz biorąc, bez ograniczeń wiekowych. Nie chodzi tutaj o bicie rekordów, ale przede wszystkim o to, żeby się ruszyć i żeby zrobić coś ze sobą. A że bieganie wciąga, można się przekonać, biorąc pod uwagę, że 3 lata temu pierwszy raz zaczęłam biegać, podłączyłam się do biegającej drużyny gazety i co roku mamy tą drużynę coraz większą. Ja rok temu ważyłem 120 kg, więc to mnie skłoniło do biegania. Zaczynałem od jazdy na rowerze stacjonarnym, bo bałem się gdzieś wybierać w teren przy takiej masie, żeby móc wrócić, ale schudłem 30 kg na rowerze, potem zacząłem biegać, no i tak doszedłem do 43. Więcej nie zamierzam, ale zamierzam utrzymać to, co mam. Biegać każdy może, aczkolwiek jeśli ktoś ma kłopoty z krążeniem, z sercem, powinien jednak skonsultować to z fachowcem, czyli z lekarzem. Jeżeli lekarz nie widzi przeciwwskazań, naprawdę biegać każdy może. Bieganie ma zbawienny wpływ na nasze zdrowie, nasze życie. Mamy zatrute powietrze dookoła. Jeżeli ktoś ma problemy z nadwagą, również dla tych osób jest bieganie. Można naprawdę po pewnym czasie zgubić kilka kilogramów i to naprawdę nic nas nie kosztuje. Jeżeli biegamy typowo amatorsko, róbmy to jak najczęściej. Jeśli łapie nas kolka lub czujemy zmęczenie, zróbmy chwilowy odpoczynek. Wzmocnijmy się i biegnijmy dalej. I róbmy to codziennie, bo to ma bardzo dobry wpływ na nasze życie. Bieganie jest bardzo dobre. Polecam. Przed nami okres urlopowy. Nie spędzajmy go tylko w pozycji leżącej, do góry brzuchem, prażąc się w głębokim słońcu. Prawie nad każdym zbiornikiem wodnym w Polsce znajdziemy wypożyczalnię sprzętu wodnego. Wspólnie z rodziną możemy popływać na rowerach wodnych, kajakach, a nawet wypożyczyć żaglówkę. Sporty wodne w znacznym stopniu uatrakcyjniają dzieciom nudne leżenie nad jeziorem czy morzem. Spacerujmy, biegajmy i zwiedzajmy. Pamiętajmy, że urlop jest ograniczony w czasie i należy go jak najlepiej wykorzystać. W dzisiejszym świecie mamy tyle możliwości spędzania wakacji, że każdy znajdzie coś, co mu odpowiada. Spędźmy nasz wolny czas z pomysłem, aby wrócić z niego szczęśliwymi i pełnymi energii do pokonywania codziennych wyzwań. Do zobaczenia za tydzień.